Siemano. Nie chcę mówić dwa razy witajcie, witajcie, ponieważ Już Łukasz powiedziałaś. się wtedy bardzo rzuca i mnie wyrzuca. Z czego? No z tego. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No więc no gramy tym, nie tym. Nie tym, Tym zagramy nie czymś innym. gramy. Już graliśmy. Graliśmy tym, zagramy innym, zagramy na przykład tym. Drugim A lajkiem. drugi light! Nie tym, to nie tym. Tym. Setką. Tak. Bo jest jak dawno setką nie Jaki on grałem. jest fajny, on tu pewnie dobrze odbija. Nic nie odbija. Nie odbija? Przecież ma taką płytę ładnie skontowaną. Co? To jest papier. Setka jest papier. No jak coś odbija, to tylko przypadkiem, ale możemy zagrać setką. Łukasz pokaże. Czy gra setka? Jak Łukasz gra setką? No jest No. tak średnio, bym powiedział. Dawno nie grałem No, setką. gdybyś na przykład mógł powiedzieć dwie rzeczy, które byś trzeba robić grając setką. Uważać na ładowanie. Bo to Dlaczego? jest magazynek. Łomatko, ja nie cierpię magazynków. Ja nie jestem. Standardowo, druga linia, tak. W drugiej części bitwy dopiero jesteśmy jakoś tam bardziej aktywni. Bo już wtedy są jakieś ogryski, mniej więcej można wyjechać, poświęcić trochę swojego HP na przyjęcie jakiegoś strzału, na dobicie paru przeciwników i tyle tak naprawdę, nie? 45 albo 46 sekund przeładowania mamy. 6 pocisków w kasecie bodajże. Także jest ok. Tak, 6. 6 pocisków przy średniej 300, nie? No to ile to jest? 6 razy 3? 1800. No, 18, ale każdy wie o co chodzi. 1800 punktów uszkodzeń na magazynek mamy, czyli Boże, co ja mówię? Każdy ósmy tier pojazdu mamy na magazynek praktycznie. Nie? Na przykład taki IS-3, przyjmujemy jeden strzał za 390, a my go wchodzimy i po prostu. Pyk, pyk, pyk I i zaorane. zaorany, No. nie? No. Setka, tak. Nie ma pancerza, to od razu trzeba powiedzieć. Czyli tak, lepiej dupki za bardzo nie wychylać, bo Nie, no można co? oberwać mocno dupką. Pewnie. Coś tam dingie, ale to z jakiegoś kurczę małego kalibru ten pocisk. No, patrz, gramy agresywnie oczywiście, tak. Ale agresja, Łukasz, nie czaj się Mówię, tak. gramy z drugiej linii, podjechałem na pierwszą. Bardzo, bardzo mądrze ja. Łukasz bardzo słucha swoich rad. Normalnie pierwsza sprawa, ja już chyba przestanę. Co tam z tyłu się dzieje? Te arty przecież są w Nie, nie, tle. ale na niebie. Jakaś zorza, jakiś, nie wiem. Koniec mapy tam jest, to wiesz, różnie bywa. Okej. Dziadostwo nie opuszcza armaty, to trzeba od razu powiedzieć. Polecałbyś ten pojazd komuś do kupienia? Pewnie, jest świetny. Aha. No i przyjmuję wszystko od arty. Także, nie, no jest spoko, setka jest spoko, naprawdę. Jak ktoś ogarnia setkę, to miód. O, Arda, dawaj, dawaj Rakela. Tylko jest problem, że on strasznie długo skupia. No ale no, to jest magazynek, tak? O, proszę. Au. Au! O, magazyn amunicji mi uszkodził. Dobra. 90 sekund. Łomatko, toż to półtorej Czekaj. minuty. Czekaj chwilę. Zmienię sobie na złoto i zmienię sobie z powrotem na apeki i już jest 46 z powrotem. Ok. Tak, tylko no, jest problem. Przyjaciele, tu. Mamy trzy fragi, ty ogarnij, nie? Trzy z trzech. Trzy z trzech. Także jest GG, ale trzeba jechać dekapować. Tylko, że kurde, no jak pojedziemy RH. strasznie tak YOLO Swaggins do przodu, no to właśnie nas zgwałcą, tak jak właśnie gwałcą nas tam. Także tak RH, ale mamy reload jeszcze 20 sekund, 15. Arta powinna tam strzelać. Halo, Arta. Co robi Arta? Czy jakiś dekap poleciał? Tak. Poleciał. Ktoś zjechał z kapa. Jest okej. Ej, no, ale może. Bo dalej tak jakby czas się kończy, nie? No 20 sekund, nie? Tam nie mamy nic, bo oczywiście co wszystko pojechało, to poginęło, tak? No nie, Nie 15. zdążymy. Co ty? No, świecimy się oczywiście. RHM zaraz nas piznie za milion. Nie ma szans, nie zdążymy. Co ty, 5 sekund? Jak Arto nie zdekapuje, koniec. No, GGWP, no 5 do 3, no kurde, ale gówniane. No, jeszcze jesteśmy od RHM-a, no tak, wspaniale. Ale bzdura.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony znowu ja oraz Maria. Maria też jest? Maria też gra. Graliśmy wcześniej setką, oczywiście graliśmy bitwę spotkaniową i co? Skapowali, tak. Także wspaniale. W przystanie 5 do 3 skończyło się to kapem. Nie? Tak, 5 do 3, w czym my zabiliśmy Czech. No, dokładnie tak. Gramy seteczką. Znowu? No, znowu setką. Liże, Łukasz, słonecznik. Wspaniale. Dobry do lizania. Genialny, bo słonek. Dobra, gramy setką. Lala. Tak już mówiłem. A wcześniej pytałeś, czy polecałbym ten czołg. Tak. Łukasz poleca, to kupuj to. No, się nie da kupić, trzeba go wybadać. No. To badaj tam. Setka jest spoko. Potem jest 50-120, który jest raczej średni. Już by człowiek był nawet nie dotykaj słaby. Mojego słonecznika, który wylizałam. Akurat go dotknąłeś i wymieszałeś z resztą słoneczników, które nie były wylizane, rozumiesz? Teraz już tak. To Neni dobra mapa. To Neni. Aha, ten Czech nie jest dobrym graczem. Czesi. Debile po prostu. Łukaszku. Ale nie, no taka jest prawda. Przepraszam bardzo, ja nie mam osobiście nic do Czechów, tylko że w tej grze to są po prostu jakieś małpy, nie? No to Neni. Kolejny pewnie kolega. Czeski. Super, wspaniale. Tak. Dobrze, mapa. Jaka to mapa, bo nie wiecie, fiordy? Znaczy wiecie, ale ja nie pamiętam, jak się mapy nazywają. Są fiordy. O, górwa. To chyba nasz. Tak jest. Lagl utonął. Wspaniale! Wspaniały początek, straciliśmy jedyną artylerię w grze. Brawo ty, kolega. Brawo ty. Ja pierdolę. Gdzie on pojechał? Nie wiem, utopił się. Stwierdził, że ma laga, ale ja podejrzewam, że po prostu głupi gałgan się utopił po prostu tak sam z siebie. Dobrze. Oczywiście początkowo kampimy. Jak przystało to na niebieskiego gracza, kampimy. Ten 34.5 jeszcze się nie zładował. Gdzie? Kto? Po naszej stronie. Gdzie? Nad tobą. Kto? Ja nie widzę, jak on tam się nazywa. T54? No. Dlaczego? Przecież tu jeździ. Znaczy on jest taki szary? Nie, no bo jest, no po prostu. Ma taki kolor, to moim zdaniem. Nie, no zielony ma. No taki niebieski. Jaki niebieski? Zielony? Sama jesteś niebieska. Czekaj. Niech strzeli do swoich. No. Pusto! Ale nie, tam jest Tiger. To mężczyźni są daltonistami, ja widzę, Łukasz, lepiej, więc sorry. Sorry, winę tu. No nie! No, przyjechał. No nie, akurat jakżem się kuźwa odsunął, tak, z tego miejsca. Raz. Dwa. A coś, kurde. Trzy. Coś chyba z tą setką cztery, się stało. Bo tak. Cztery. Czekaj, ja się zastanawiam, czy zawsze było 2,7 sekundy pomiędzy pociskami. Chyba tak. Chyba było. Mam dwie peski mi zostały. Ty. To nie jest wiem, już. Dołożyłam. To nie jest już tak fajnie. Wiem, no ale pasowałoby je wykorzystać. Nie? No jasne, nie chcę przeładowywać przecież teraz. T32 tam jeszcze jest, więc dobrze, że nie wyjeżdżałem na Yellow Swaggins. No bo tak, bo to tak byś mógł wyjechać, nie? I... Mógłbym. Aha. No, już nas zaświecili. Oczywiście. No. Boimy się arty. Wiesz co? Ja tak będę te dwie peski chomikował. Przeładuję. 0,5! What the fuck? Kurwa, zrobimy po prostu. Co jest? Trzeba czekać. Trzeba się schować i przeczekać zły czas. Przeładowania. Łukasz, opowiedz, co wczoraj oglądaliśmy. The Revenant, tak? Tak. Na polskie to przetłumaczone jako zjawa. Tak. A ty dziwnie przetłumaczone. Nie wiem właśnie, czy dziwnie, czy nie. W każdym razie. Z DiCaprio, on tam Oscara w końcu dostał. Należało mu się jak psu buda. Tak, oglądaliśmy ten film. Oglądaliśmy ten film i nie wiem, czy już go ktoś oglądał, czy nie. Ale polecamy nawet. Nie, no mnie się strasznie podoba. Ten surowy klimat, kurczę, fajnie. Ogólnie bardzo krótki scenariusz musiał być. Normalnie mi się wydaje, że on chyba miał, nie wiem, 20 stron to max. Nie, no już nie przesadzajmy. No proszę ciebie, oni tyle co tam mówią, no to naprawdę. Dialogi normalnie przez większość czasu to jest po prostu... Tak. No prawda, 2,9. Ciekawe, jak oni to pisali w scenariuszu. Pewnie tak właśnie... Aha, zaświeciłem się, spoko. A kto mnie zaświecił? To ja bym chciał na przykład wiedzieć. Kurde, no powiem ci, że no...
Kant dupy rozbij, póki co to się dzieje. No, zagraliśmy trzy bitwy od czasu, kiedy siedzimy sobie i ani jednej nie wygraliśmy, raz. Nie? Dwa. Więc powiem ci, że to tak trochę... Strasznie Lipton, nie? A, ja, no, o, pu, dobra, ale my teraz gangbang zrobimy. 2-4, o cholera. 14. Przynajmniej coś sobie jeszcze może postrzelamy, tak? Zostałem jedna pestka. No a teraz mamy i... No, teraz to ci mogą gwałcić. Na szczęście nie zostało ci aż tyle zdrowia, żeby nie, to no, było takie chamskie gwałcenie. Ostatnia, kurczę, lud. Nie, no. Co to się dzieje w ogóle dzisiaj z tą grą? Normalnie, aha, wiem, razy 3 było. No tak. Ciekawe, jak sobie poradzili nasi pacyfiści. Otóż. Nie, no to jest chyba jakiś pieprzony żart, tak? E75, no nieźle. Oddaje 7 strzałów. 4 razy trafia, raz przebija za 320. Aha. To prawdopodobnie miał stokowe działo od Tygrysa drugiego. Fajnie. Leopard. Oddaje 6 strzałów. 3 penetruje. 708. T54. 8 strzałów. Ja pierdziele, co to jest? Co to jest? Dobrze, kończymy tę żenującą rozgrywkę. Kończymy.